Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Tym razem zajmiemy się podłożem firmy Prodibio. Produkt ten otrzymałem ze sklepu Amazonia 24, bo chyba Amazonia 24 aktualnie tylko sprzedaje to podłoże. Jakoś nie widziałem tego na innych stronach. Także szybko, sprawnie, fajnie przyszło mi to ze sklepu Amazonia 24, za to serdecznie dziękuję. Jest to worek 3-litrowy do zestawu. Nie wiem, czy tak będzie cały czas. Aktualnie jest taka oferta, że do zestawu, że do podłoża, przepraszam, Aqua Shrimp dodają Bacter Kit. Wydaje mi się, że Aqua Shrimp i do tego drugiego chyba Aqua Plant się nazywa, ten bardziej dla roślinek, dodają taki oto zestaw Bacter Kit, który składa się z 6 fiolek. Dwa razy jakby bakterie i chyba trzy razy bakterie i 3 razy jakby pożywka dla tych bakterii. Taki zestaw. Ja odpalę ten zbiornik tylko na takim zestawie. Tylko na produktach firmy Prodibio. Zrobię dokładnie tak, jak to jest w instrukcji napisane. Nie będę tutaj jakby cudował i robił po swojemu, tylko zrobię tak, jak zaleca firma Prodibio. Z informacji, jakie są po polsku zamieszczone, mamy tutaj informacje. I zaraz sobie zobaczymy, czy z tyłu mamy też gdzieś informacje w języku polskim. Angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, momencik. Włoski, hiszpański, nie ma. Z tyłu nie mamy po polsku informacji. To jest wersja ta drobniutka, bardzo drobniutka. Ona tutaj ma 0,6 do 1,2 mm. Zresztą widzicie, jak to wygląda. Ostrość. Te ziarenka są naprawdę bardzo, bardzo drobne. Fajnie, myślę, że to będzie wyglądało po wsypaniu do zbiornika. No ale zaraz się o wszystkim przekonamy. Muszę tylko wytypować zbiornik, jaki chcę restartować. Mam w sumie 3 zbiorniki. Jakiś czas temu. Chociaż pokażę wam. Pójdziemy do krewetek. Jak śledzicie moje filmiki, czy to Chopin Shrimps bez tajemnic, czy tam inne jeszcze filmiki, które pokazywałem. Mówiłem wam wtedy, że jakiś czas temu zalałem 3 zbiorniki, są te 3 zbiorniki, z jednego worka z BWS-a. Kupiłem duży worek, ten największy BWS-a, i z tego worka zalałem te 3 baniaczki. Jako że worek był mocno, że tak powiem, pojechany i nie wyglądał za ciekawie, już był taki, wiecie, wymęczony, jakieś takie, nie był szczelny, jakieś takie dziurki już miał, no tak to wyglądało średnio, no ale był ostatni worek BWS-a duży, a zależało mi, żeby odpalić na nowo 3 akwaria, to kupiłem to podłoże. No i tak sobie idzie, nie? Są to 3 zbiorniki, ten jest tutaj z takim miksem Spotted Taitibie. Tutaj był Pinto Piano, a tutaj Steel Blue. No i no jakoś to tak kuleje mi, nie? Jakoś tutaj mi kuleje. W tym zbiorniku zaczęły się jakieś maluchy w końcu pokazywać, to tego ruszać na razie nie będę. Tego też bym na razie nie chciał ruszać, bo tutaj doszły mi mikrokraby, jakieś inne żyjątka jeszcze i one gdzieś tam są pochowane w tym podłożu i zanim ja to ogarnę, to troszkę czasu potrzeba. Ale zajmiemy się zbiornikiem tym właśnie tutaj, pierwszym z lewej, zbiornik tutaj ze Steel Blue. I tutaj jest chyba najprostsza robota, bo jest nie za dużo krewetek, maluszków jak na razie nie ma, więc zajmiemy się tym podłożem i tym zbiornikiem i ten zbiornik sobie zrestartujemy. No to co, zabieramy się, pierw wyłowimy krewety, powyciągamy wszystko. Okej, słuchajcie. I tak jest zawsze, nie? Tak jest zawsze, jak macie dekoracje, jakieś roślinki, filtry i tak dalej,
to widzicie pięć krewetek na krzyż, nie? Widzicie pięć krewetek na krzyż i mówicie, a, cholera, nie ma już krewetek, trzeba coś z tym zrobić. A jak zaczynacie wyciągać wszystkie ozdoby, pierdółki, jakieś kory cynamonowe, filtry i tak dalej, to później się okazuje, że tych krewetek jest od zarąbania, nie? Zobaczcie. No i teraz, no, byłem przekonany, że to jest może z 15 krewetek, a zobaczcie, ile tego no, wyłaziło gdzieś, nie? No i teraz, no, troszkę mi to dłużej zajmie, niż planowałem, żeby wszystko wyłowić, no ale damy radę, nie? To się zabieram do wyławiania krewetek. No i słuchajcie, plany co do tych Steel Blue były inne. Ja byłem przekonany, że w tym zbiorniku ich jest malusio, nie? Że jest ich, ja wiem, z 15 sztuk. Miały trafić do takiego małego, tymczasowego zbiornika. No, a wyłowiłem ich tyle, nie? To jest jakaś masakra. Byłem przekonany, że tam już nic się nie dzieje w tym zbiorniku. No ale dobra, czyli... Mam zbiornik ten, który ostatnio robiłem, nowy, tej z tą ryną filtracyjną. Nie wiem, czy pamiętacie. To one tam miały nie trafić do tego zbiornika, tam miał trafić miks Tajwanów, czarnych i czerwonych. Ale że jest tych stylów aż tyle, no to zrobimy im aklimatyzację i one trafią tam. No dobra, to pracujemy dalej ze zbiornikiem. Zbiornik po wyłowieniu krewetek wygląda aktualnie tak. Poczekam jeszcze chwilkę, bo być może coś się jeszcze uchowało. Na przykład tutaj jakiś zguba siedzi jeden. Także zaraz jeszcze powyławiamy do końca. Wyciągniemy, wyczyścimy. No i działamy. W międzyczasie, jak tutaj będę dalej się zajmował tym zbiorniczkiem, gromadka ta Steel Blue będzie się aklimatyzowała i trafi tutaj. Świeżutki, ładniutki zbiorniczek czekał na krewety, to się doczeka, nie? Okej, słuchajcie. Mamy nasz zbiorniczek już opróżniony. Tak jak wam mówiłem, chciałbym zrobić wszystko tak jak jest w instrukcji, nie po swojemu, tylko tak jak jest w instrukcji. A na instrukcji Bacter Kit napisali tak, że nalej 1 cm wody do zbiornika i następnie dodaj Bacter Kit, nie? Czyli tak też zrobimy. Nalejemy sobie 1 cm wody RO do zbiornika. No, gdzieś tyle, nie? Następnie powinniśmy dodać Bacter Kit, wymieszać wodę i następnie wsypać podłoże. Dobra, otworzymy sobie Bacter Kita. Mamy 6 fioleczek, nie? Fioleczka z jasnym płynem to są jakby bakterie, to ciemne to jest pożywka dla bakterii, nie? Czyli weźmiemy, mamy tutaj taki przyrząd do wyłamania, wyłamiemy i wlejemy sobie. A, dobra. Tak nie zadziała, trzeba z dwóch stron łamać. Dobra. Wlejemy sobie jedną fioleczkę. Dobra, i drugą fioleczkę tej pożywki, nie? Dla bakterii. Także sobie wlejemy. Dobra. Dwie fioleczki wlane. Teraz powinniśmy to wymieszać. No to wymieszajmy. Tak za bardzo nie ma informacji, czy ja powinienem wlać wszystkie 6 tych fiolek, czy tylko po jednej, nie? W instrukcji jest napisane, że 1 cm wody, dodajemy Bacter Kit, wymieszaj, wsyp podłoże, dodaj ten. Także... A dobra, widzę.
akwarium takie do 60 litrów, czyli takie jak to, jedno pełne opakowanie. Czyli musimy wszystkie 6, nie? Wszystkie 6 fiolek. No to działamy. Dobra, czyli raz jeszcze wymieszamy. I teraz powinniśmy wsypać podłoże. To też tak zróbmy. Podłoże, nie wiem czy to widać, jest bardzo drobne, zobaczcie. Zaraz będzie lepiej widać, jak sypiemy do zbiornika. Sypię całe 3 litry, nie? Cały 3-litrowy worek poszedł. Pierwszy raz w taki sposób startuje zbiornik, nie? Także to jest dla mnie też coś nowego. No, nigdy tego wcześniej nie robiłem, także może wszystkiego dobrze nie robię, nie? Jak coś zrobiłem źle, to mi napiszcie w komentarzach. Nie? No i czas na zalewanie. Na razie wsadziłem talerzyk, wlałem 6 litrów wody. Zaraz dopełnimy do końca. Wsadzimy filterek. No i woda będzie się klarowała, chociaż już widać, że nie muli wody, bo zobaczcie, po wlaniu jakoś super wolno nie wlewałem, a zobaczcie, że woda nie jest jakaś mega zmulona, nie? Także wydaje mi się, że będzie spoko. No dobra, to dopełniamy zbiornik do pełna. Zobaczcie, od razu po zalaniu przed chwilą wlałem ostatnią butelkę. Zobaczcie, po zalaniu wygląda to tak. Bez filtra, bez niczego, nie? Dopiero co zalany. Fajnie, nie? W ogóle praktycznie nie jest jakoś zmulone. Zmulone jakby, no, woda jest w miarę przejrzysta. Także kurczę, fajnie to wygląda. Teraz dołożymy filterek tego mojego Corner Jetta. No i to się będzie tak tutaj filtrowało. Podłoże, jak widzicie, bardzo drobniutkie, nie? Bardzo drobniutkie, ale zobaczymy, jak się będzie sprawdzało. Na razie powiem wam, że jak na podłoże takie drobniutkie, no to jestem pod wrażeniem, że nie pyli, nie? Bo wiele razy na grupach facebookowych czytałem, że ludzie zalewali na podłożach takich właśnie powder. I po prostu czarne wody, nie? Nic nie było widać i to długo, długo nie chciało się przefiltrować. A tutaj zobaczcie, że jeszcze bez filtra, bez niczego, a jak to fajnie wygląda, nie? No dobra, to dokładamy filterek i jakąś roślinkę, liścia ketapanga wrzucimy i niech to dojrzewa. Okej, słuchajcie, i tak to będzie wyglądało. I nic więcej. Filterek Corner Jet 04, fajne, ładne mikrozorium, podłoże, karmik i tyle, nie? Podłoże Prodibio, jak na razie, raz, że wygląda rewelacyjnie, nie kruszy się, nie pyli. No i zobaczymy, nie? Zobaczymy, jak parametry, jak krewetki na tym będą. Niech sobie spokojnie dojrzewa. Zobaczymy, jaką robotę zrobi ten Bacter Kit. Pierwszy raz tak startowałem podłoże w taki sposób. Jestem ciekaw, jaki to rezultat przyniesie, jak szybko zbiornik dojrzeje. Także fajnie. Jestem mile, bardzo zaskoczony.
Mówię, podłoże ja mam z Amazonia24.pl. Tam na pewno dostaniecie wersję dla krewetek i wersję taką roślinną plant. Także zapraszam tam do zakupów. Fajnie, szybko, miło, sprawnie, także... Fajnie. Za chwilę jeszcze wrócimy do tego zbiornika. Niech się troszkę to przefiltruje, zobaczymy, jak się woda troszkę bardziej wyklaruje. Zobaczymy, jak to wygląda. No i tyle. Słuchajcie, jestem naprawdę pod wrażeniem tego podłoża, nie? Zobaczcie, jak fajnie zbiorniczek wygląda. Minęło, ja wiem, z 40 minut, od kiedy uruchomiłem filtr. Jak już wam mówiłem, CornerJet 04. Mikrozorium, karmik, dołożyłem kilka kulek Crimson Ball i ceramiczne Sudocube. Wrzuciłem liść katapangu i rogatka na start. I zobaczcie, naprawdę, kurczę, ten zbiornik ładnie się prezentuje, nie? Naprawdę jestem pod wrażeniem. Podłoże drobniutkie, naprawdę fajnie wygląda. Kompletnie nic nie pyli. Także no, jestem naprawdę mile zaskoczony. Miałem w swoim życiu drobniutkie podłoże dwukrotnie. I dwukrotnie to była masakra, nie? A tutaj naprawdę jestem zaskoczony i to bardzo mile zaskoczony, także fajnie to wygląda. Jeszcze troszeczkę do pełnej czystości wody brakuje. Jeszcze musi troszeczkę się przefiltrować, ale naprawdę wygląda to ładnie, nie? Podłoże naprawdę fajnie się prezentuje. Już widzę oczami wyobraźni śliczne, piękne perelki biegające w tym zbiorniku. No nic, dobra. To by było, moi drodzy, na tyle. Także pokazałem wam, jak podłoże wygląda, jak tutaj z restartem zbiornika. Zrobiłem tak, jak producent zalecił, używając bakterkita. No i zobaczymy. Niech sobie powolutku podłoże dojrzewa. Jak już wam mówiłem, Amazonia24.pl, tam go szukajcie. Nowa, duża, świeżutka dostawa przyszła, także śmiało możecie tam brać. Naprawdę fajnie się ten zbiornik prezentuje. No jestem, cholera, no jestem mile zaskoczony. No trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.